Cześć, zrealizujemy sobie teraz kolejne zadanie w C#, które również często pojawia się na rozmowach kwalifikacyjnych na stanowisko programisty. I zadanie to brzmi tak. Chodzi o to, aby napisać program, który wyświetla liczby z zakresu od 1 do, powiedzmy, do 100. I teraz wyświetla te liczby w taki sposób, że dla liczb podzielnych przez 3 program niech wyświetla napis fis. Zamiast liczby napis fis. A dla liczb podzielnych przez 5 niech wyświetla napis bas. A dla liczb, które są podzielne przez 15 niech wyświetla fis bas. Czyli jak gdyby te dwa napisy połączone. No a dla każdych pozostałych liczb po prostu wyświetla te liczby. No i teraz ja tutaj zapiszę to rozwiązanie i po zapisaniu omówię je. No to mamy tutaj metodę dodaną, prywatną, private static void, rozwiązanie, która nic nie zwraca, a tutaj będzie wykonywane rozwiązanie tego problemu, który teraz omówiliśmy, czyli będziemy wyświetlać liczby z zakresu od 1 do 100, ale gdy to będzie liczba podzielna przez 3, będzie wyświetlane fis, gdy przez 5 bas, a gdy przez 15 fis bas. No i teraz wprowadzimy sobie rozwiązanie. Skorzystamy z enumerable, range do wygenerowania zakresu liczb. Dobrze, generujemy sobie zakres liczb od 1 do 100. No i teraz będziemy je wybierać. Korzystamy z operatora linku select i teraz będziemy wybierać te liczby. Czyli oznaczymy sobie je jako x i teraz tutaj będzie ta nasza logika. I teraz zadeklarujemy sobie tutaj w środku zmienną pomocniczą. Będzie to str. Chodzi o ten string do wyświetlania. Na początku będzie on pusty. Deklarujemy sobie, że on jest pusty. No i teraz w zależności będziemy ustawiać ten string. Jeśli liczba będzie podzielna przez 3, to będziemy do tego stringa przypisywać fis. Jeśli będzie przez 5, to bas. A jeśli będzie podzielna przez 3 i przez 5, no to ten string będzie sklejany razem i będzie fis bas. Czyli będziemy sobie do niego doklejać. Zaraz pokażę, o co chodzi. To sprawdźmy sobie najpierw warunek, czy ta nasza liczba x jest podzielna przez 3. Tak, jeśli x modulo 3 równa się 0, to znaczy, że jest podzielna. Tutaj z tych nawiasów możemy zrezygnować w ifie, bo to będzie tylko jedna instrukcja, czyli dopisanie do tego stringu, który jest na początku pusty. Dopisujemy do niego fis. Dopisujemy fis w ten sposób. Czyli jeśli liczba będzie podzielna przez 3, no to nasz string będzie przyjmował wartość fis. Natomiast jeśli będzie podzielna przez 5, tutaj sobie dajemy kolejnego ifa, x modulo 5 równa się 0, czyli jeśli jest podzielna przez 5, no to chcemy do tego stringa znowu dopisać bas i na końcu średnik. Dobrze. I co nam to daje, że dopisujemy? To nam to daje, że jeśli liczba jest podzielona przez 3, to otrzymujemy napis fis. Jeśli jest podzielona przez 5, no to otrzymujemy bas. Ale jeśli jest podzielona przez 15, tak jak powiedziałem, że jeśli jest podzielona przez 15, ma być fis bas, no to jeśli będzie podzielona przez 15, no to otrzymujemy liczba, która jest podzielona przez 15, jest podzielona przez 3 i przez 5. Czyli otrzymujemy stringa, który będzie składał się z fis i bas. Nie musimy już dodawać dodatkowego warunku. I mamy fis bas dla 15. Jeśli jest podzielona przez 3, mamy fis, jeśli przez 5 bas, a jeśli przez 15, będziemy mieć fis bas. Natomiast jeśli nie jest ta liczba nie jest podzielna ani przez 3, ani przez 5, ani przez 15, no to po prostu chcemy wypisać tą liczbę. Czyli musimy sobie teraz tutaj dać jeszcze jeden warunek, że jeśli string jest pusty, czyli nie zawiera tych żadnych znaków,
no to będziemy go chcieli po prostu wyświetlić. Czyli x toString i to wszystko. No i teraz zwracamy po prostu stąd ten string. No i to jest cała logika. No i teraz tutaj już będziemy mieć zakres 100 liczb wygenerowanych. Jeśli ta liczba będzie podzielona przez 3, no to będzie zwracany fis. Jeśli przez 5, bas. Jeśli przez 15, fis, bas. A jeśli nie będzie podzielona ani przez 3, ani przez 5, ani przez 15, będzie po prostu zwracana liczba. No i tutaj będzie zwracana ta kolekcja 100 liczb. No i teraz możemy sobie tutaj jeszcze to zrobić. Tu list, skonwertować na listę i wyświetlić to w pętli. Już możemy sobie tutaj od razu skorzystać z foreacha i w foreachu, że chcemy to wyświetlić na konsolę. Czyli console readline, na końcu średnik. I to już jest całe rozwiązanie, które możemy teraz oczywiście sprawdzić. Czyli wywołujemy nasze rozwiązanie solution i możemy uruchomić program. Uruchamiamy program. Nasz program w tym momencie się uruchamia. Nasz program się uruchomił. Ja to troszkę tutaj rozwinę. Zjadę do góry. No i mamy dla jedynki jedynka, dla dwójki dwójka, dla trójki. Trójka jest podzielona przez 3, czyli mamy fis. Wszystko tutaj się zgadza. Dla czwórki czwórka, dla piątki bas. Bo piątka jest podzielona przez 5, czyli bas. Potem jest 6, znowu fis, bo jest podzielone przez 3. 7, 8, 9, znowu fis, bo jest podzielone przez 3. Dla dziesiątki bas, bo jest podzielone przez 5. 11, dla dwunastki fis, bo jest podzielone przez 3. 13, 14 i dla piętnastki, bo jest podzielone przez 15, fis, bas. No i tak można sobie tutaj dalej zobaczyć. Dla 30 fis bas, 45 fis bas, 60 fis bas, 75 fis bas, 90 fis bas, 100 bas, 99 fis. No bo to jest podzielone przez 3, a to przez 5. Wszystko się zgadza. I jeszcze możemy sobie tutaj postawić breakpointa i uruchomić to i zobaczyć po kolei, jak to jest wykonywane. Jest wygenerowana pierwsza liczba i teraz jedynka. Jedynka nie jest podzielona ani przez 3, mamy jedynkę, nie jest podzielona przez 3, nie jest przez 5, czyli że to jest pusty string, czyli wyświetlamy. Tak. I teraz mamy drugą liczbę. Dwójka. Dwójka nie jest podzielona ani przez 3, ani przez 5, czyli po prostu mamy normalnie wyświetlić 2. Następnie mamy 3. 3 jest podzielone przez 3, czyli przypisujemy do stringa fis. No i tutaj ma być wyświetlone fis. No i przechodzimy dalej. Mamy czwórkę. Czwórka nie jest, czyli po prostu tutaj wchodzi wyświetlane. W przypadku piątki, no to wchodzi tutaj i mamy string bas, tak? I teraz sobie to przyspieszę i przejdę do piętnastki. Dobrze, doszłem do piętnastki. Teraz mamy x jest 15, czyli 15 jest podzielone przez 3, wchodzi tu i nasz string jest ustawiony na fis, ale 15 jest również podzielone przez 5, czyli dopisujemy również bas i nasz string ma fis bas. No i tutaj jest zwracany fis bas. No i teraz możemy sobie tego breakpointa tutaj zostawić, puścić wszystkie. Tutaj są nasze wyniki. No i teraz będzie wykonywane toList. Tutaj będzie wykonywane toList. Znaczy musimy to puścić. I teraz. Dobrze. Teraz przy każdym tym nam się zatrzymuje. No to musimy sobie to już całkowicie puścić. I wyniki są prezentowane na konsoli. No i tak to działa. Dobrze, możemy sobie to zamknąć i może ja teraz pokażę jeszcze inne rozwiązanie, jak to można rozwiązać. No to ja teraz wpiszę następne rozwiązanie. Dobrze, i to jest drugie rozwiązanie. No, bardzo podobne do pierwszego.
Też korzystamy z Enumerable Range do wygenerowania zakresu 100 liczb. Potem też używamy Select. Tu jest troszeczkę inna logika. Nie deklarujemy sobie zmiennej pomocniczej, do której doklejamy te, tylko po prostu sobie sprawdzamy. Dla 15, jeśli jest podzielne FizzBuzz, dla 3 jest 3, dla 5 jest Buzz, no jeśli nie, no to po prostu wyświetlamy. No i tutaj korzystamy ze string join, aby to połączyć, no i mamy console readline, aby to wyświetlić. Jak sobie teraz zrobimy solution 2 i uruchomimy to rozwiązanie, no to mamy wynik, działa dokładnie tak samo, daje dokładnie takie same wyniki. Możemy sobie to zamknąć, no i mogę Wam jeszcze pokazać z ciekawości trzecie rozwiązanie. Od razu sobie to skopiuję, wkleję tutaj, to będzie trzecie, to oczywiście stąd usuwam i teraz wkleję trzecie rozwiązanie. To będzie, można powiedzieć, najkrótsze rozwiązanie. Będziemy tu korzystać z fora. Nie będziemy potrzebowali nawiasów, bo tu będzie tylko jedna instrukcja. No i tutaj będziemy przyjmować wartości od 1. I tu będzie miało być mniejsze lub większe od 101, no bo od 1 do 100 nas interesują wartości. No i teraz tutaj będziemy wyświetlać to na konsoli. W zależności, czy jest podzielne przez 3 to fizz, przez 5 buzz, no a przez 15 fizz buzz. No to teraz uzupełnię tutaj tą logikę. Dobrze, dodałem trzecie rozwiązanie. To trzecie rozwiązanie jest, można powiedzieć, najkrótsze, no ale ten zapis może być dla Was dość skomplikowany, ale też tutaj sprawdzamy, czy jest podzielne przez 3, czy przez 5 i w zależności od tego wyświetlamy albo cyfrę, albo fizz, albo buzz, albo i fizz, i buzz. Jeśli sobie teraz damy tutaj breakpoint i uruchomimy aplikację, no to zobaczymy, że działa dokładnie tak samo. No ja teraz ją uruchomiłem, wyświetliło mi wszystko, nie zatrzymało, no bo tutaj nie zmieniłem, że teraz chcemy sprawdzać trzecie rozwiązanie. No to dajemy, że chcemy sprawdzać trzecie rozwiązanie, uruchamiamy jeszcze raz, zatrzymało się na breakpoincie i teraz jak sobie będziemy po kolei teraz przechodzić przez ten breakpoint, no to zobaczymy, jak będzie wypisywać po kolei liczby. Żeby tu coś było widać, dobrze, rozszerzyłem to okno, żeby tu było widać wynik, no i teraz przechodzimy po kolei krokowo, pobiera drugą wartość, wypisuje 2, trzecią fizz i tak widzimy, naciskam to już automatycznie i po kolei wypisuje. Dla podzielnych przez 3 jest fizz, dla podzielnych przez 5 buzz, a dla podzielnych przez 3 i przez 5 fizz buzz. No i wyszłem z tego automatycznie, możemy to uruchomić jeszcze raz, no i widzimy, dla każdej wartości wypisuje fizz buzz lub fizz buzz, jeśli jest podzielne przez 15. ...98, 9 i 100. No i działa dokładnie tak samo. Wszystkie trzy rozwiązania działają dokładnie tak samo. No i tak można to rozwiązać. Oczywiście te dwa pierwsze są najłatwiejsze. To pierwsze jest najłatwiejsze, bardzo proste. Drugie również. Trzecie, no to jest dość skomplikowany zapis, możecie tego nie rozumieć, ale zachęcam również do umieszczania Waszych rozwiązań. I to by było wszystko w tym odcinku. Dziękuję.